It's just you, well, time's be tough. No you. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Witam Was wszystkich serdecznie w dzisiejszym materiale. Dzisiaj ponownie na starej kamerce Nie ogarnąłem się jeszcze po kryptosilezji. Do tego zaraz przejdę. Witam Was oczywiście też już w nowej rzeczywistości europejskiej. No bo wczoraj mieliśmy oczywiście wybor do Parlamentu Europejskiego. Dawno nie poruszałem polityki na tym kanale. No ale na koniec dosłownie jedno zdanie komentarza do tego, co się wczoraj wydarzyło w Europie, nie tylko w Polsce. Poza tym ważna informacja i taka, która naprawdę może się przełożyć bardzo mocno na rynek krypto. Widzicie ją na miniaturce, czyli czy Bybit otwiera się na klientów z Chin. O tym dzisiaj parę słów. No i oczywiście o ETF-ach i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie tematy zostaną poruszone. Także jeżeli materiał Wam się wyda ciekawy, no to oczywiście zostawcie łapkę w górę, polećcie go znajomym. No a teraz przejdźmy do meritum. A zacznę od krótkiego komentarza dotyczącego piątej edycji Kryptosilezji. Wydarzenie to miało miejsce w piątek. Wszystkie bilety, które były dostępne, sprzedały się, przyszło nawet jeszcze trochę więcej osób, także niezmiernie, naprawdę się cieszę z tego, że to wydarzenie się odbyło po raz kolejny. I z komentarzy, które od Was dostałem, czy to na żywo, czy w wiadomościach prywatnych po tym całym wydarzeniu, no wydaje się, że była to najlepsza edycja tego naszego eventu. Dlaczego wydaje mi się, że Muzeum Śląskie i cała ta sala i aranżacja i wystawcy to wszystko zrobiło naprawdę robotę? Bo oczywiście ważną rzeczą byli prelegenci, były debaty, które miały miejsce. Kowalski oczywiście, który robił zamieszanie podczas tych debat i na pewno dzięki niemu były one bardziej spicy, były bardziej gorące, działo się więcej, dochodziło do większej wymiany tutaj zdań pomiędzy prelegentami. To był oczywiście bardzo ważny aspekt, natomiast audytorium w Muzeum Śląskim, całe to miejsce Super, super sprawa. Jeżeli się uda po raz kolejny zorganizować tam wydarzenie, no to myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Jeżeli chodzi o nagrania z kryptosilezji numer 5, czy jakieś zdjęcia, jak tylko dostanę te materiały, jak tylko uda się to pomontować, no to oczywiście sukcesywnie będę to po prostu wrzucał na swój kanał YouTube. Więc możecie jak najbardziej spodziewać się wszystkich tych wystąpień na moim kanale. No, miejmy nadzieję, że jeszcze w czerwcu albo na początku lipca uda się wszystkie te materiały gdzieś tam powrzucać. Natomiast, no, trzeba będzie na pewno na to trochę poczekać. Poro tych wystąpień było, więc dajcie mi trochę czasu. Dobra, przejdźmy dalej do linku krypto. Zerknijmy co tam na CoinGecko. 69 400 dolarów za bitcoina. No, trochę, trochę nam się tutaj zaczerwiniło. nie ma co udawać. Najlepiej Akash Network Monero Quant. I Kaspa, 16 centów. Przedstawiciele Kaspy też, jak wiecie, byli na kryptosilezji, cały czas ich stoisko było obładowane ludźmi. Z tego co przynajmniej widziałem, jak tam gdzieś przelatywałem, więc myślę, że dla nich to też było fajne wydarzenie. A najgorzej, Ordi, Fetch AI oraz BitTensor. No a w topce, oczywiście, co? Meme coiny, Spike, Normie, Chompcoin, jakiś mumu, The Bull. O tym jeszcze też słowo potem. Wykres Bitcoina. Mieliśmy w piątek podczas kryptosilezji, no niestety dump, tak. Tutaj kryptobloger mówił o tym, co dalej z bitcoinem, jak dużą korelację mają ETF-y, do których zaraz przejdę, z bitcoinem. No i faktycznie tego dnia korelacja również się powtórzyła, bo był akurat spory outflow z ETF-ów bitcoinowych i chwilę później mieliśmy spadek z 72 tysięcy dolarów na 68,5. Więc ta korelacja jest jak najbardziej widać zachowana. Na razie on wspominał, że to jest 0,96 korelacji, czyli jest prawie 1 do 1. To znaczy, jeżeli ten inflow jest pozytywny, no to cena bitcoina powinna rosnąć. Jeżeli ten inflow jest negatywny, no to niestety ale możemy zauważyć na wykresie spadki i to faktycznie w piątek podczas wydarzenia się powtórzyło po raz kolejny. Co dalej? No to wydaje nam się, że trzeba po prostu obserwować. ETF. Indywidualista wrzucił tutaj ciekawą informację, znaczy poszerował ją z Marty Party Music. Wysoka adopcja w państwach rozwijających się. 27% ludzi w Turcji posiada kryptowaluty. 23,5% ludzi w Argentynie ma krypto. Pogłoski, że Peru i Ekwador mają uznać krypto jako oficjalny środek płatniczy. To samo się mówi o Argentynie, tak? Pan Javier Milei, prezydent Argentyny, spotykał się ostatnio z prezydentem El Salvador. Tam, Salwador po polsku, więc może coś z tych rozmów faktycznie wyniknie. Może Bitcoin w coraz większej ilości państw zacznie być uznawany jako środek płatniczy. Może nie ten jedyny, ten główny, natomiast będzie on stał na równi, że tak powiem, z tą walutą, która dotychczasowo w danym tym kraju działała. Czy tak będzie? Zobaczymy w ciągu najbliższych miesięcy. No, szalejąca inflacja w tych państwach i te problemy, które są powodowane w, przez. Fiducjarny pieniądz, pieniądz, któremu musimy wierzyć. Pieniądz, który ma pokrycie w wierze, że my wszyscy wierzymy, że on ma wartość. O tym też Cezary Jarkowski mówił podczas kryptosilezji właśnie, że no to nie prowadzi do niczego dobrego. W pewnym momencie wiara może po prostu nie wystarczyć. Będziemy potrzebowali oparcia w jakichś konkretach. Czy to będzie bitcoin, czy to będzie złoto, to też był temat poruszany. To się okaże już pewnie za niedługo. Dobra, idźmy do tych ETF-ów. To mamy 7 czerwca, spory inflow. grejskiej, coś tam odsprzedał tych akcji. Bitwise tutaj też widzimy jakąś sprzedaż. Dzień wcześniej ARK dużo dość zrzucił. Natomiast to, co BlackRock skupuje ostatnio, to jest po prostu szaleństwo. Zaraz Wam pokażę, że doszło już nawet do flippingu tak zwanego. Ale zanim to, to zobaczmy tydzień 22. Wszystkie bitcoiny kupione przez ETF-y 25729 sztuk. A wydobytych w tym czasie było 3150 bitcoinów. Zapotrzebowanie, jak widzimy, jest niesamowicie niesamowicie duże. No i tutaj jest ten flipening, czyli to, ile posiada obecnie Blackrock Bitcoinów versus to, ile jeszcze zostało Grayscale'owi tych bitcoinów. Doszło tutaj, jak widzicie, do zamiany, jeżeli chodzi o to pierwsze miejsce w posiadaczach Bitcoina, wśród oczywiście przedstawicieli ETF-ów, więc. Grayscale w tym momencie 284 581 sztuk bitcoinów, a BlackRock 304 995. Także całkiem, całkiem, całkiem sporo te firmy mają tego bitka. I ostatnia statystyka, ile łącznie globalne ETF -y posiadają, posiadają bitcoina? 1 973 sztuki. No Wartość to jest w okolicach 70 miliardów dolarów. I tutaj ta lista tych zagranicznych poza powiedzmy Stanami Zjednoczonymi ETF-ów jest naprawdę szeroka i ona się cały czas rozwija. Zobaczcie, mamy Kanadę, mamy Niemcy, mamy Szwajcarię, mamy oczywiście Liechtenstein, Brazylię. No, całe, całe mnóstwo tych krajów poza Stanami Zjednoczonymi. Oczywiście Stany tutaj są głównymi posiadaczami tego Bitcoina, jeżeli chodzi o ETF-y, natomiast te pozostałe kraje zaczynają, zaczynają gonić. No, ale nie oszukujmy się, że raczej ich nie przegonią. No, i można by było zadać sobie takie pytanie, dość oczywiste. Skoro tyle tych bitcoinów zostało przez nich skupionych, to dlaczego nie widzimy jeszcze 100 tysięcy dolarów za bitka? No i z odpowiedzią spieszy Charles Edwa. Dlaczego właśnie nie widzimy tych 100 tysięcy dolarów jeszcze na bitcoinie? Skoro ETF -y oczywiście tyle bitcoinów skupiły, 200% wszystkiego tego, co zostało wydobyte ostatnio, tak? No i odpowiedzią być może jest ten chart. Jeżeli chodzi o długoterminowych inwestorów, osoby, które co najmniej przez 2 lata posiadały bitcoina na swoim koncie, te osoby zaczynają sprzedawać bitcoina. Jak widzimy, tutaj sprzedały około 3% tych bitcoinów. Może ta wartość 3%, spadek z 57% na 54%, nie wydaje się aż tak dużą wartością, natomiast to się przekłada, jak on tutaj napisał, na około 630 tysięcy bitcoinów, więc Kupili milion, 630 zostało sprzedanych. Pewnie jeszcze short term inwestorzy sprzedali. To wam pokazywałem w poprzednich materiałach, że jak dochodziło do korekt, To ci krótkoterminowi inwestorzy sprzedawali i czy oni wrócili na rynek, tego nie wiadomo. Więc suma sumarum, gdzieś nam się po prostu te wartości balansują. One są dalej wydaje mi się, że delikatnie na korzyść ETF-ów, ale gdyby nie było tej presji sprzedażowej z drugiej strony od tych długoterminowych inwestorów, to wtedy faktycznie te 100 tysięcy dolarów za bitka mielibyśmy już tutaj na wykresie. Tak się działo na poprzednich hostach też. 2014, tak mieliśmy. 2.17 zobaczcie, długoterminowi inwestorzy zaczynali sprzedawać, a do ATH to nam jeszcze sporo naprawdę brakowało. 2021 rok tutaj też była sprzedaż, a jeszcze później bitcoin zaliczył swój nowy szczyt na poziomie tych 69 tysięcy dolarów. No i teraz, czy sytuacja nam się powtórzy, to oczywiście się. Po czasie okaże, natomiast long term holders sprzedają Bitcoina, co nie oznacza, że Bitcoin już będzie tylko i wyłącznie leciał na swoje cenie. Być może wydarzy się tak jak poprzednio, no i faktycznie po tych pierwszych sprzedażach jeszcze dojdzie do kolejnych wzrostów na Bitcoinie. Pamiętajcie, zdecydowanie łatwiej się sprzedaje, kiedy po drugiej stronie jest dużo kupujących. Bo jeżeli po drugiej stronie nie ma tych kupujących, nie ma osób chętnych skupić od was danego aktywa, no to niestety, jeżeli tego aktywa posiadacie dużą ilość, będziecie musieli je sprzedawać po prostu po zaniżonych cenach. Dlatego ja nigdy nie staram się celować w górki, zawsze wolę sprzedawać partiami, jak rynek rośnie, bo wtedy wiem, że bez problemu znajdą się kupujący, którzy będą chcieli tego mojego shitcoina, bitcoina czy etera kupić. I nawet jeżeli ta pierwsza paczka jest sprzedana, druga, piąta, będzie miała daleko jeszcze do szczytu, to ja jestem spokojny, bo za rok, za dwa lata, jak spojrzę na ten wykres, okaże się, że każda moja sprzedana paczka była powyżej aktualnej ceny danego aktywa. Tak się przynajmniej działo w tych poprzednich hossach, więc nawet jeżeli teraz oni sprzedają po te 70 tysięcy dolarów, kupując bitcoina po 15, po 16, albo posiadając go jeszcze z poprzedniego cyklu, oni są zadowoleni, oni są zaspokojeni, jeżeli chodzi o cenę swojego aktywa i o te procenty, które po prostu na tym aktywie zarobili. Szczególnie jeżeli to był ich główny token, posiadali dużo majątku w Bitcoinie, no to nie muszę Wam tłumaczyć, że jak ze stówki zrobicie dwie, to życie Wam to nie zmieni. Ale jak z miliona zrobicie dwa miliony albo trzy miliony, no to tutaj ta dźwignia jest już naprawdę duża. Tak bym to skomentował. Przejdźmy teraz do tego ważnego newsa, bo no, pytanie oczywiście jest, czy Chiny otworzą się na krypto. Jak wiecie lub też nie, kryptowaluty w Chinach w takim szeroko pojętym zakresie są zbadowane. teorii można posiadać. Nawet mają w ogóle jakąś giełdę NFT-ków. Natomiast nie można kupować Bitcoina, czyli jak już go macie, to możecie, natomiast nie możecie go tak naprawdę kupować w Chinach. No i dochodzi do takich kuriozów to co Wam przed chwilką powiedziałem, że mają giełdę NFT-ków, o tym Wam już kiedyś, kiedyś wspominałem, ale Bybit kilka dni temu, tutaj mamy wpis akurat z 5 czerwca z racji tego, że się chwilę nie widzieliśmy no to mówię Wam dopiero dzisiaj o tym, udostępnił możliwość rejestracji klientów z Chin z tych Chin kontynentalnych, z tak zwanego Mainlandu, czyli z tej głównej powierzchni Chin, nie mówimy tutaj o Hongkongu nie mówimy tutaj o Tajwanie tylko właśnie o Mainland Mogą oni się teraz rejestrować na giełdzie Bybit? No i pytanie moje brzmi, i wielu, którzy komentowali ten wpis, o co tutaj chodzi? Czy Bybit wie coś, czego my nie wiemy, po co oni wykonali pewną pracę, zużyli godziny programistów, żeby dodać tutaj Chiny, skoro tak naprawdę Chińczycy nie mogą się tu rejestrować, bo nie mogą tych kryptowalut legalnie kupować. Pytanie zostaje na razie otwarte. Z tego co próbowałem się doszukać tutaj jakichś informacji, parę artykułów się pojawiło w internecie, natomiast nikt nie ma jakiejś konkretnej odpowiedzi w tym temacie. Jeżeli wy coś znaleźliście, to dajcie znać oczywiście w komentarzu tutaj pod YouTube'em albo na Twitterze, no bo nie wiadomo. Nie wiadomo co chodzi, po co oni to zrobili. Być może wiedzą, tak jak powiedziałem, coś, czego my jeszcze nie wiemy. Gdyby faktycznie Chiny miały się otworzyć na rynek krypto, to to jest półtora miliarda ludzi, którzy mogliby na bitcoiny, e, na nasze shitcoiny e i na wszystkie inne kryptowaluty się rzucić. Oczywiście nie oszukujmy się, że tam część ludzi nie posiada kryptowalut. Posiadają, natomiast tam z tego, co Wesley kiedyś mówił, z tego co ja się sam dowiadywałem, ten handel odbywa się, że tak powiem, przez te aplikacje, przez Witchata, przez jakieś inne aplikacje, tam ludzie są tak naprawdę OTC trochę sprzedają tego Bitcoina, czy bardziej można by powiedzieć peer-to-peer. -peer. Natomiast na takie giełdy standardowe na się zarejestrować nie mogą. A tylko mały komentarz jeszcze do tego, bo jeżeli wejdziemy sobie w kraje, które są obecnie zakazane, jeżeli chodzi o obsługę przez giełdę ByBit, no to mamy tutaj kraje takie jak Stany Zjednoczone, jak właśnie Mainland, China, czyli w teorii, i to jest informacja z 7 czerwca tutaj na giełdzie ByBit, użytkownicy z kontynentalnych Chin nie mogą korzystać z tej platformy, według oczywiście tego zapisu a jednak podczas rejestracji można wybrać kraj, jakim są Chiny. Jak będzie dalej, no to jak zawsze czas pokaże. BitGet, pamiętacie, trwa konkurs cały czas tutaj tradingowy. Mamy spełnione te minimum 10 członków. Ja na razie nie brałem udział w tym tradingu, nie miałem czasu. kryptosilezja. jak widzicie, pochłonęła mi mnóstwo czasu. Tydzień nie było materiału na YouTubie, bo trzeba było wszystko przygotować, wziąć, żeby naprawdę dać Wam dobry produkt. Tak to brzydko nazywając, ale no tak tak po prostu wygląda rzeczywistość. Mamy tutaj ekipę 11 członków, więc jeżeli chcecie się tutaj jeszcze załapać, link do rejestracji będziecie mieli w opisie. Pula nagród 3 miliony dolarów mamy jeszcze 17 dni na handel, więc tutaj na spokojnie będzie jeszcze można fajny wynik wykręcić. Druga mała krypto no to cały czas możecie kręcić i farmić punkciki, jeżeli chodzi o Nexo hand. Na ten moment token Nexo kosztuje 1,4 dolara, więc oni rozdają 10 milionów tokenów, co się przekłada na 14,5 miliona dolarów w tokenach Nexo. Każdy z Was może wykręcić tutaj, ile chce tych punktów. W zależności od tego ile tych punktów będziecie mieli, tyle tokenów na koniec dostaniecie. Przez 27 dni jeszcze można sobie te punkty farmić. Odbył się wcześniej konkurs na moim Twitterze, dwie osoby już dostały ode mnie po 50 dolców, więc nagrody, jak zawsze, jak, naj, jak najszybciej się da, tylko są wypłacane. Za co punkty farmicie, o tym mówiłem tutaj w tym materiale. Link do niego wrzucę wam też w opis. Tam dokładnie opisywałem wszystko krok po kroku, za co punkty możecie dostawać i jak to się może przełożyć na wasze nagrody. Dobra, tyle z kryptoreklamy, przejdźmy dalej. Króciutka informacja ze Stanów Zjednoczonych. 272 tysiące nowych miejsc pracy w maju. Takie dostaliśmy tutaj informacje ze Stanów Zjednoczonych, i wydawałoby się, że to pozytywna informacja, tak? Gospodarka sobie radzi dobrze, nowe miejsca pracy są otwierane, a z drugiej strony bezrobocie wzrosło do 4 punktów procentowych z poprzednich 3,9%, więc niby są miejsca pracy nowe, a z drugiej strony to bezrobocie rośnie. Po co o tym w ogóle mówię? No bo. Tutaj można by było się zastanawiać, czy jeżeli gospodarka radzi sobie dobrze, nowe miejsca pracy są otwierane, to czy Jerome Powell będzie na pewno chciał obcinać stopy procentowe? Skoro może tego nie ruszać, a gospodarka wygląda ok, to może jednak nie będzie trzykrotnie chciał obcinać tych stóp procentowych jeszcze w tym roku? To są pytania, oczywiście, które zadają sobie analitycy. My też możemy sobie tutaj główkować, jeżeli chodzi o ten temat. Natomiast te miejsca pracy, tak jak mówię, versus jednak rosnące bezrobocie, Trochę sprzecznych informacji, więc ciężko naprawdę tutaj wróżyć. Giełda na razie w Stanach Zjednoczonych wygląda bardzo dobrze. S&P 7 czerwca jak widzimy było na ATH, więc mega dobry wynik. Nasdaq też swoje ATH poprawiło, także te, te, te indeksy rosną tutaj niebywale. Na no Rafał widzę jak wcześniej otwierał shorta na 18 650. Teraz mamy 19 000, podobno dorzucił tutaj trochę wyżej 19700 no, i na bitcoinie też trzyma, SK też trzyma shorta. Zobaczymy, czy po raz kolejny rynek go wywiezie, czy też nie. Trzymam kciuki, żeby on zarobił i żebyśmy my zarobili. Tylko pamiętajcie o realizacji zysków. Dalej. Charles Hoskinson, czyli oczywiście twórca Cardano, zadał takie pytanie na swoim Twitterze: Czy z Cardano Treasury, z tego skarbca Cardano, powinni wziąć trochę pieniędzy po to, żeby utworzyć? Takie non-profit media o kryptowalutach. Chłop jest zdenerwowany, jeżeli chodzi o obecne kryptomedia, o te wszystkie coin, -telegrafy, coin deski, materiały sponsorowane, które się tam pojawiają i tak dalej. On chce przekazywać Wam jedyne prawdziwe, dobre, słuszne informacje. Więc zobaczmy, jak lud wybrał. Dajmy na to, jest. 70% osób również popiera tą jego ankietę. Więc być może, że Cardano stworzy tutaj jakąś globalną konkurencję do tych obecnie działających mediów. Czas pokaże jak będzie. Na razie jak jest? Na bejzie. znowu mamy Base Summer jakieś i znowu tutaj meme -coiny po prostu robią jakieś chore, chore wyniki. Ja w ten temat się nie wgłębiam. Nie mam czasu na śledzenie tych meme -coinów. To jest po prostu praca 24 7. Trzeba śledzić trendy, trzeba być na 15 telegramach naraz, próbować złapać pewne osoby, pewne adresy, które zaczynają pompowanie danych meme -coinów i jakoś tam się pod nich podłączać. Bez tego, no niestety, na koinach to tylko i wyłącznie stracicie pieniądze, więc jeżeli ktoś ma na to czas, siłę, ochotę, śmiało, naprawdę można tutaj wynik zrobić, ale cóż, na drugą stronę też to może zadziałać. EAW mówiłem Wam o tym ostatnio na Twitterze, brałem udział w private sale'u tego projektu, później jeszcze dokupowałem, jak ten token został wypuszczony. Zrobili naprawdę mega, mega wynik po listingu. Jest tutaj zaangażowanych trochę zagranicznych kol sów polskich też paru jest, więc to Wam od razu tutaj mówię jako takie info z zaplecza. Ten projekt w najbliższym czasie będzie pokazywał sporo swoich produktów. Ja się tym tematem cały czas oczywiście interesuję. Patrzę, co tam się dzieje i będę Wam dawał znać na bieżąco. Jeżeli ktoś chce dokumentację poczytać, to oczywiście wchodzicie na ich stronę, wchodzicie na doksy no i czytacie, co tam po prostu oni planują, albo śledźcie ich Twittera, czy też moje media społecznościowe. Dalej. Jakby komuś było mało pieniędzy na Shitcoiny, to możecie iść do pracy w McDon do McDonalda w Metawersie, bo McDonald'owy Metavers zadebiutował w Singapurze. O, Gardens of the Bay. Piękna miejscówka, piękne koncerty tam są grane. Jeżeli będziecie kiedyś w Singapurze, chociaż przelotem, pójdźcie sobie do tego parku, podjedźcie tam wieczorem są takie pokazy muzyki i świateł. Naprawdę niesamowita, niesamowita sprawa. No, albo jeżeli będziecie pracowali w tym metaversie, to oczywiście też pójście tam cyfrowo sobie do tego ogrodu. Dalej, ZK Sync wrzucał w ciągu ostatnich kilku godzin jakieś informacje, że macie włączyć notyfikacje, że gra się już zaczyna jutro i tak dalej. Być może, być może będą tutaj informacje o jakimś snapshotie, albo będzie jakiś checker podany dotyczący airdropa tokena ZK Sync. Czas najwyższy, tak jak to ludzie na konferencji mówili, Wszyscy są znudzeni tym tematem, każdy chce odebrać ten token ZK Sync, Layer Zero i spuścić to po prostu kanał. Przeciągali wydaje mi się, że za długo, no i niestety chyba nie za dobrze ten token skończy. No i cóż, słówko tylko o wyborach. To są już oficjalne wyniki, jeżeli chodzi o polską scenę polityczną. Wyniki, oczywiście, do Parlamentu Europejskiego. Ja nie będę tego komentował w kontekście tutaj naszego kraju, ale widać po Włoszech, po Francji, po Belgii, po Niemczech. Że Europa skręca w prawą stronę. Nie podobają się ludziom zielone łady, nie podobają się ludziom imigranci przypływający tutaj na Pontonach, nie podobają się ludziom rozkazy różnego rodzaju wydawane z Brukseli. No i Europa bardzo mocno skręca w prawą stronę. Do czego to wszystko doprowadzi? Zobaczymy. Natomiast, oczywiście, ja daję tutaj łapkę w górę. No i na koniec. Jutro wyjeżdżam, więc nie będzie mnie przez no, dosłownie kilka dni, ale materiały będą się pojawiały na kanale. Tak jak Wam mówiłem, mam chociażby nagraną rozmowę z przedstawicielami ekosystemu TON. Więc postaram się ten film wrzucić Wam w środę, jakoś tak. A jak ktoś chce zobaczyć parę zdjęć, parę relacji z mojego wyjazdu, to oczywiście zachęcam do followowania mojego Instagrama. Tyle z mojej strony. Dziękuję Wam serdecznie za wysłanie tego materiału, zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję i słyszymy się w kolejnych filmach na kanale. Cześć!